Twoja telewizja. Mazowsze TV. Dobra Wola Błonie, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na 6. Festiwalu Teatralno-Muzycznym Dajemy Radość. Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie w Centrum Kultury w Łoniu na 6. już Festiwalu Teatralno-Muzycznym Dajemy Nadzieję. Lista powitań była bardzo długa, ale też i po raz pierwszy mamy tak bardzo dużo zespołów, za co bardzo dziękuję. 6. festiwal uważam za otwarty. Śmieszek. Chcesz, to cię rozbawi. Czas ci z nim minie na ekstra zabawie. Smutuś. Smutuś wciąż popłakuje. Nic mu serca nie rozraduje. Piękniś. Na modzie się zna. Z chęcią o twoje stroje zadba. To jest śpioszek. Szybko usypia, nawet gdy głośno gra muzyka. Najmniejszy jest maluszek. Troszeczkę większy niż twój paluszek. To jest wyjątkowy festiwal. Festiwal teatralno-muzyczny, bo to jest festiwal, w którym występują dzieci, młodzież, osoby niepełnosprawne. Cieszę się bardzo, że ten festiwal się rozwija, bo początkowo pierwszy dotyczył tylko właściwie Błonia, był jeden występ. Później dołączył do nas powiat warszawski zachodni, a dzisiaj mamy powiat warszawski zachodni, powiat grodziski, a także powiat sochaczewski i wiele zespołów z naszej okolicy. Zbieramy się zawsze co roku, aby uhonorować osoby niepełnosprawne, żeby miały taki jeden dzień w roku takiej radości, żeby mogły pokazać swoje talenty, swoje zainteresowania i żeby to był taki wyjątkowy dzień typowo dla dzieci, dla osób niepełnosprawnych. Ala z Wojtkiem zawsze grzecznie się bawili, aż tu nagle, wczoraj, nic tego, nic owego, okropnie się pokłócili. Zabieram swoje lalki i zabawki, idę na swoje podwórko. A idź, idź, wcale nie potrzebuję bawić się z tobą. Poza tym ma w nosie biegi. Tak? A ty jesteś roszczochrany. Tak? A ty jesteś obrażalska. Tak? A ty jesteś złośnik. Tak? To ja cię narysuję. Wojtek złapał kredę i narysował na płocie dziewczynkę. Miała nogi chude jak patyki, a na buzi małe piegi. Całą kredę zużył na wymalowanie tych piegów. Ledwie został mały okruszek na podpis. To jest Ala. Rysunek był bardzo kąśliwy, a podpis jeszcze bardziej. Myślę, że powinno się organizować, dlatego że osoby niepełnosprawne bardzo chcą jakby uczestniczyć w życiu naszym, też zdrowych ludzi. I dla nich jest takim uhonorowaniem, takie wciąganie ich w takie różne zabawy, że oni mogą się przygotowywać przez cały rok, że mogą poświęcić swój czas i ktoś ich doceni. Że oni wtedy tu przyjadą i te osoby zdrowe widzą, jak dużą pracę musieli wykonać, doceniają ich i dla nich to jest taka nagroda, takie... Taka radość, że mogą pokazać się we wszystkim, w czym chcą. Gmina Błonie wspiera osoby niepełnosprawne, choćby poprzez wsparcie dla świetlicy Dajemy Nadzieję, a także poprzez nasze klasy integracyjne, zarówno w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi, a także później w naszej szkole numer 2, w której także są oddziały integracyjne. Bo nie bardzo nam pomaga. Dostaliśmy od naszego pana burmistrza lokal, także jesteśmy bardzo zadowolone. My możemy działać. Dzieci mają w naszej świetlicy różne zajęcia, które są nieodpłatne. Rehabilitacja, na zajęcia z logopedą.
zajęcia indywidualne. Także wszystko to jest za darmo i dzięki gminie i powiatowi możemy funkcjonować i działać przez cały rok. Chciałem serdecznie podziękować wszystkim organizatorom. Przede wszystkim naszej świetlicy dajemy nadzieję. To jest świetlica terapeutyczna, która od lat działa w gminie Błonie. Bardzo dziękuję szczególnie pani Renacie Stępniak i wszystkim osobom z tej świetlicy, z zarządu, osobom, które pomagały, które włożyły po raz kolejny wielką pracę, a także dziękuję Centrum Kultury. Mamy w tym roku kilkanaście zespołów. To ogromne także wyzwanie logistyczne. Wszystko się udało. Były wspaniałe naprawdę występy. Jeszcze raz dziękuję także wszystkim świetlicom, wszystkim osobom niepełnosprawnym, które przyjechały do Błonia i pragnę zaprosić wszystkich za rok. Na pewno będzie już szczęśliwy siódmy festiwal. Twoja telewizja. Mazowsze TV.